Czy da się złożyć wniosek urlopowy bez pism i zbędnych formularzy? Da się, dzięki rozwiązaniu Portal HR. Dzień dobry, cześć, jestem Aleksandra Zaseko. Zaczynajmy! Jak złożyć wniosek o urlop? Wpisałam takie pytanie w wyszukiwarkę i zasypała mnie masa wzorów tego typu pisma. Jest to jakieś ułatwienie, muszę przyznać, bo wystarczy wydrukować, wypełnić i zanieść do działu kadr. Można taki plik przygotować komputerowo, można go wysłać mailem albo zeskanować i dostarczyć pocztą elektroniczną, ale czy można zrobić to jeszcze szybciej? Można! W portalu HR w obszarze Moje nieobecności wystarczy kilka kliknięć, aby określić szczegóły urlopu i wysłać wniosek do akceptacji przełożonego. A skoro mowa o przełożonych, menedżerowie zapytają, czy da się sprawnie rozpatrzyć wniosek urlopowy pracownika? Jak się domyślacie? Tak, pokażę Wam jedno i drugie. No dobrze, chcę wziąć wolne 15 grudnia. Na początek dwie krótkie czynności przygotowawcze. Po pierwsze, sprawdzę, ile jeszcze dni wolnych mogę wykorzystać. Po drugie, wskażę osobę, która zastąpi mnie podczas mojej nieobecności. Obie te czynności wykonam w portalu HR. Loguję się do portalu. Widzę jakieś nowe powiadomienie. Okej, jest to informacja z działu kadr. Link do filmu o kontakcie z działem kadr znajdziecie gdzieś tutaj. Wracajmy do wniosku urlopowego. Na pulpicie startowym w sekcji Urlop do wykorzystania widzę, że mam jeszcze całkiem sporo godzin do wykorzystania, więc z powodzeniem mogę wziąć mój urlop 15 grudnia. Teraz zastępca. Chcę wskazać Magdalenę Wilkowską jako mojego zastępcę i sprawdzę w kalendarzu, czy ona będzie w tym dniu obecna w pracy. Przechodzę do sekcji kalendarz i wybieram zakładkę nieobecności zespołu. Widzę tutaj wszystkie nieobecności całego zespołu. Przejdę sobie jeszcze do grudnia i patrzę, ok, 15 grudnia, wszystko się zgadza, a więc teraz mogę przejść do ustawienia zastępcy. W menu portalu wchodzę w obszar Moje dane i poniżej sekcji informacyjnych w zakładkach klikam w zastępstwa. W sekcji Mnie zastępuje dodam nowe zastępstwo, klikam przycisk Nowy i w okienku wypełnię pola. Określam czas, to będzie 15 grudnia, data do również 15 grudnia. Zaznaczam opcję podczas nieobecności. Oznacza to, że to zastępstwo będzie obowiązywało tylko wtedy, kiedy nie będzie mnie w pracy. Określam rolę, będzie to dowolna, i wpisuję osobę zastępującą. Po wpisaniu kilku znaków system już mi podpowiada pracowników, także wybieram z listy i zatwierdzam zastępstwo przyciskiem Zapisz. Gotowe. Teraz możemy przejść do wniosku urlopowego. W menu portalu wybieram obszar Moje nieobecności. Na pulpicie widzę sekcję Urlop do wykorzystania i kalendarz nieobecności, czyli takie bardzo jakby przydatne przy ogarnianiu urlopu narzędzia. Aby złożyć wniosek o urlop, klikam w sekcji nieobecności przycisk Nowy i wypełniam pola na formatce, wybieram czas. Określam rodzaj urlopu, w moim przypadku jest to urlop wypoczynkowy, no i jego podtyp jest również wypoczynkowy, zainicjował się automatycznie. W polu uwagi mogę dopisać jakiś komentarz, ale nie jest to obowiązkowe, dlatego zostawiam je puste. Ostatnim krokiem jest decyzja, czy chcę od razu skierować wniosek do akceptacji. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Gdybym chciała pozostawić wniosek w formie szkicu, odznaczyłabym tę opcję. Wszystko jest w porządku, zatwierdzam wniosek przyciskiem OK. Mój wniosek został właśnie przekazany do przełożonego. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy menedżera. Po zalogowaniu do portalu z uprawnieniami menedżera już na pulpicie startowym widzę kalendarz, w którym mogę podejrzeć nieobecności mojego zespołu. Po prawej stronie znajduje się sekcja do akceptacji i widzę w niej wszystkie wnioski urlopowe, które oczekują na moją decyzję. Przechodzę do menu portalu. Wybieram obszar Mój zespół oraz nieobecności zespołu.
W sekcji urlopy widzę wszystkie wnioski urlopowe, które zostały do mnie wysłane. Żeby znaleźć konkretnie ten, którym chcę się zająć w tym momencie, klikam w przycisk lejka i ustawiam filtrowanie. Zaznaczam filtr pracownik, wpisuję Aleksandra i wybieram z listy pracownika. Zatwierdzam filtrowanie przyciskiem zastosuj. Tym sposobem znalazłam wniosek, który mnie interesuje, wchodzę w jego szczegóły. Widzę wszystkie potrzebne informacje, ile będzie trwał, w jakich dniach. Widzę osobę, która zastąpi pracownika. Sprawdzę jeszcze, jak wygląda tego dnia obecność mojego zespołu w pracy. Widzę, że 15 grudnia nikt inny nie będzie na urlopie, dlatego mogę bez przeszkód zaakceptować ten wniosek. Wracam do pulpitu nieobecności zespołu i akceptuję wniosek przyciskiem akceptuj. Gotowe. Cofnę się jeszcze na moment do pulpitu startowego. Sekcja do akceptacji zawiera wszystkie wnioski, które są do mnie skierowane i z poziomu tej sekcji mogę również je akceptować, klikając w przycisk trzech kropek i wybierając akcję akceptuj lub odrzuć. Ok, podsumujmy. Da się złożyć wniosek urlopowy bez zbędnego wysiłku. Da się także sprawnie zdecydować o akceptacji i zatwierdzić wniosek urlopowy pracownika. Dajcie znać, czy takie rozwiązanie ułatwi Waszą pracę albo odpoczynek. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę portalu i do oglądania kolejnych materiałów. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć!